Yo, siemano widowie! Znowu na pokładzie DRT-ty, też znowu w sumie teren, ale to już jest taki już ostatni dzień w terenie. Bo w sumie miałem oklejać motocykl, miałem zmieniać te koła wszystkie, ale stwierdziłem, że poczekam jeszcze, bo i tak muszę jeszcze handbrake'a zrobić. Więc co, jeszcze dzisiaj na kostkach, takich skromnych kostkach, ale zawsze coś. Wiecie, nie chodzi już o opony, ale ogólnie o wizualność tego motocykla. Póki jeszcze stoi na brudasach, to mogę go ubrudzić, mogę się na nim wypieprzyć w terenie gdzieś. Nie wiem, czy dobrze jadę, ale chyba... Dobra, tam jest jakiś asfalt. Coś mi się kojarzy, że to tutaj, tylko nie ogarniam, gdzie mam teraz skręcić. Średnio kojarzę tą drogę, ale okej, może akurat to jakiś skrót jest. A ślisko jest, ślisko. O kurde! Am narobił teraz. Kolejne się w dupcu. Dobra, trzeba to jakoś tak. Tak, ani tyle. Utkłem. Kurde, utkłem. O, orę leci tam. Dobra, trzeba jakoś odutknąć. Nie no, kurwa, tak średnio mi się wydaje. Dobra. Jest git, kurwa. Jest git. Dobra, jestem już w tej kolejnie. Ale pasowałoby z niej wyjechać jakoś, jakimś cudem. Dobra, tutaj. O, ktoś jeździ. Czekajcie! Którędy na przymiarki? Halo, mogę poukalać z wami? Milczenie oznacza zgodę. Chyba jeszcze nie wiedzą, że jadę za nimi. Ale okej. O, panie Józku. O, witam. Jaki ucieszony. Chłop, jaki ucieszony. Chyba tędy. Dobrze? Dobra, szybko info. A few moments later. Jak to się odpala? Aha, ty też masz motosa, jaki to jest model? Ja ostatni dzień dzisiaj. Zmieniam z powrotem na supermoto. No dobrze, niedobrze, już sobie w terenie nie pojeżdżę. Jazda! Nie wystartuje. A nie, gogle must be have. Wiedziałem, że coś takiego będzie. Ale trzeba sobie radzić. Jeszcze nadgarstek mam nabity. To też ciężka sprawa, żeby tak przyszaleć trochę. Ło, znowu gleba. O, jak ja nie lubię takich podjazdów. Bo ja bym się musiał rozpędzić. Chyba tędy już jechaliś. O kurwa! Dobra. Ło. Oj chuj, cały ujebany jestem. Wydaje mi się, że już tędy jechałem. A no, jechałem. Teraz w drugą stronę jedziemy, się tak wydaje. A boli nadgarstek, boli. Jaki ten teren jest cholernie ciężki. Nie no, może aż tak to nie. Strasznie tłucze. Ja jestem mądry, ja sobie obieram takie ścieżki. Takie bez kolein, bez dziur. Wszystko z głową, żeby się nie wydupcyć. O kurwa. Kolejny. Kolejne są takie zjebane. Wjedziesz i albo się wydolisz, albo liczysz na szczęście, że jakoś utrzymasz równowagę i z tego wyjdziesz. Nie ma innej po prostu opcji. Dobra, tu jest trawa. Na trawie zawsze są nieprzyjemne sytuacje. Nadal zero trakcji. Czyli nic się nie zmieniło po ostatnim czasie. Nadal jest... Opa, hamuje. Stawia bokiem. Nadal się nic nie zmieniło po ostatnim razie. Ej, no nie tak, tak to nie. A słyszę tylko, jak mi z tyłu tablica rejestracyjna klaska. O! Kolejna. O, ale je fajnie wyminąłem te kolejny. No proszę.
Dobra, gdzie teraz? W dół? Coaster z górki to jest... Kozacka sprawa. Coś ci harata w hamulcach. Czy to nie hamulce? Nie tędy? Chuj mi w dupę, zero trakcji. Nie no, trakcje. Wiecie, jak sobie trzymam tą trakcję? Na wzniesieniu dociskam. Dociskam nogami. Nie, ale tu na tą trakcję nie liczę naprawdę. No pod górkę. Trawa. To nie zwykła trawa, tylko wysoka trochę. Ktoś mi mówił, że jak się jeździ czterosuwem na niskich obrotach, to strasznie korba dostaje po dupie. Nie wiem, ile w tym prawdy. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach. W sumie... Kot, uciekaj! Wolne obroty to strasznie silnik dostaje takich wibracji, wiecie o co chodzi. To tak jakbyś sobie, to jakbyście sobie próbowali ruszyć z trzeciego biegu. Nie wiem, może lepiej niech się wypowie ktoś, kto się na tym zna. Wtedy faktycznie problem, żeby dojechać na miejsce. Bo stąd drogi nie znam. Jak z Lubatowej jeszcze znałem, to stąd Coś ci strzela, kurde. Słyszycie? A my tu dopiero byliśmy. O kurde. Wiedziałem, że takie trasy będą. A teraz ruszniki. Męczące to. Stoję w miejscu przez te opony. Wow. O tym mówiłem. Dobra, jakoś się wygrzebię. Kurwa mać. Wiedziałem, kurwa, że tak będzie. Wiedziałem. Nie mówcie, że tam jedziemy. Nie no, tak to nie. Okej.